Został już tylko panel dyskusyjny, albo aż panel dyskusyjny, bo na środku sceny zmierzą się dwie duże telewizje internetowe, Webshake TV i Lekko Stronniczy. Brawo! Wiem, że jest późno i jesteśmy po paru dobrych piwach, ale może głośniejsze brawa, w końcu Webshake TV i Lekko Stronniczy. Okej, wystarczy. Myślę, że po panelu będą jeszcze bardziej żywe. W międzyczasie, jak wchodzą na scenę nasi uczestnicy panelu, to ja może powiem, jaki jest jego temat. Chodzi o podejście biznesowe i relacje z publicznością przy prowadzeniu telewizji w internecie. Mamy dwie bardzo różne telewizje, które widzą to trochę inaczej, na ten temat będziemy mówić, czyli jak taką telewizję prowadzić, jak mówić z ludźmi, jak robić to tak, żeby to było dochodowe, z frajdą i z misją, którą każdy pewnie z nich ma. Przywitajmy ich jeszcze raz brawami, tym razem bardzo, bardzo żywymi. Tutaj Webshake TV po tej stronie. Jedno piwo, drugie piwo. Unia. Unia Glinik, Karpaty. Więc tak, po lewej stronie, po mojej lewej, po waszej prawej, w takich fioletowych, purpurowych spodenkach, bokser zwany Webshake TV, czyli Dominik raz. I Maciej Maćkiewicz, możecie się przedstawić w tym momencie. Cześć. Powiedz, ile masz lat, skąd przyjechałeś? I co nam dzisiaj zaśpiewasz, tak? Tak, to... Karol? Bo ty wyglądasz na największego performera dzisiejszego wieczoru. Ale taśma... Webshake, tak. Taśma profesjonalna, czy... Amatorska. Jak gdzie nam zginął Wojciech Mann? Jest i on! Dominik poszedł po gumę, ale już wrócił, okej. Po prawej stronie, w takich lekko niebieskich spodenkach, Karol Paciorek i Włodek Makłowicz albo Markowicz. Makłowicz brzmi lepiej. Lepiej. Już jest marka wyrobiona, mogę się podpiąć. Nie zdałeś? Spodenki dresowe są najwygodniejsze. Słuchajcie, ja mam wielką prośbę. Właśnie przyszedł nasz dobry znajomy i właśnie obronił magisterkę. Możemy mu dać wielkie brawa. Dzięki, przepraszam za off-top. Krakspot gratuluje. Gość se off-topuje na moim forum. Dzisiaj jest twój wieczór, więc może przedstawcie się publiczności. Jeszcze raz? Tak. Jak najbardziej. Władek Markowicz i Karol Paciorek, Lekko Stronniczy TV. Dzień. Którzy nie są z Wrocławia, bo Wrocław nie jest częścią Polski. Zgadza się? Dokładnie tak. Z Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce. Szkoda, że już nie stolicy. Okej, więc zaczynamy. Telewizja internetowa. Wiele ludzi o tym słyszało, wiele ludzi z tego korzysta. Nie każdy wie, jak to definiować. Jaka jest definicja telewizji internetowej według Webshake, jaka według Lekko Stronniczego? Może zaczniemy od Webshake. Co to jest telewizja internetowa, według was? Tak. Telewizja internetowa to jest content przygotowany specjalnie dla internetu. To jest content telewizyjny, content wideo, który nie jest przeniesieniem jeden do jednego z klasycznej telewizji, tylko to jest content, który z zamysłu ma być publikowany w internecie. I to jest telewizja internetowa dla mnie. I to nie jest jeden program, załóżmy, to nie są dwa programy, tylko to jest kilka cyklów. No offense. Widzę w godek, że się śmiejesz. Pozowałem do kamery tylko. To przepraszam. W moim rozumieniu telewizja to nie jest jeden program. Czyli to nie jest Must Be The Music i występ Inoroz, który widzimy sobie w internecie, tak? No zdecydowanie. To jest po prostu cykl programów, no, których podłoże ma być internet. Rozumiem. A według Włodka i Karola, co to jest TV internetowa? Ja chyba się po części zgodzę z Webshake TV, bo to jest wasze wspólne zdanie. Mówmy sobie po imieniu, Marcin. Ale to jest wasze zdanie, dlatego mówię Webshake TV, a wy Lekko Stronniczy. Wydaje mi się, że łatwiej. A Marcin, to my się znamy całkiem dobrze. Także. I wydaje mi się, że to jest racja, bo my na dobrą sprawę nie jesteśmy chyba wymiernym medium, żeby twierdzić, co to jest telewizja internetowa, bo nie robimy telewizji internetowej. Jednak robimy program, jeden program. Nie robimy telewizji, nie mamy jakiejś scalonej platformy, na której... I nie mamy nawet planów, żeby to kiedykolwiek było telewizją, tylko robimy ten projekt i wiele rzeczy wokół tego. I racją jest to, że to ma być skierowane na internet i to ma być bardziej social. Natomiast nie jestem pewien, czy do końca dobrym jest sformułowanie, że to jest content telewizyjny, bo chyba tak powiedziałeś, content telewizyjny przeniesiony na internet. Content wideo, no to content wideo to okej, to tak. Więc
Myślę, że podobnie myślimy w tym temacie, tak. Nuda. Trochę nuda, panel. Miała być znaczy, krew, a... Wy, ale chociaż co powiem jest? Tak, wy macie dużo bardziej wspólnego z telewizją niż my, bo my robimy coś takiego, co nigdy by nie mogło trafić w telewizji. Wasze programy mogłyby trafić do telewizji, gdyby... Chociaż wydaje mi się, że... Oglądałeś Kasię i Tomka? Tak. Ja też. Czy to jest nawiązanie do Tytusa i Tymona? Nie? Może o Tytusie i Tymonie powiemy za chwilę? Znaczy, bo chciałem tylko powiedzieć, wy macie, wydaje mi się, gdzieś tam już możliwość oglądania was w telewizorach, chociażby na Wektrze, a my robimy coś takiego, co jakby ktoś zobaczył, to nigdy by nie pomyślał, że mogłoby to lecieć w telewizji, bo nie mogłoby, bo to jest dwóch gości gadających do kamerki i to jest całkowicie odmienny kontent. Chyba, że po 23. Chyba, że po 23, bo tam gołe baby, proszę pana, wie pan, ten soft porno, że tak powiem, lekko stroniczy, nie warto. Tutaj się publiczność bardzo obudziła na to słowo, podejrzewam. Soft porno mamy w naszym programie, jak ktoś nie widział, to publikujemy zdjęcia roznegliżowanych kobiet, więc jak nie warto dla nas oglądać, to zawsze na początku jest naga dziewczyna, więc... Ale co więcej, dają w miniaturki, także to jest taki chwyt, miniaturki, nie? Tak. Żeby warto? Żeby chłopy klikali. Stacjarze. To. A tak podobno nie patrzą na liczby, nie? Okej, żeby trochę pobudzić teraz publiczność, bo mówicie, że nuda. Mamona, pieniądze, zysk, nazwijmy to jak chcemy. Czy na telewizji internetowej da się zarobić tylko z tego żyć, według was? To może tym razem chłopaki pierwsi. Okej, lekko stroniczo. To jest w tej chwili w Polsce taka nisza i tak ciężko jest, wydaje mi się, nie wiem, czy chłopaki się zgodzą, ale po części i Webshake, i może po części my, nie chcę tutaj za bardzo pojechać z tym zdaniem, ale tworzymy ten rynek. W małej może części, ale tworzymy ten rynek komercyjny, gdzie może gdzieś tam w telewizji ktoś się znajdzie, gdzie by chciałby się zareklamować, kupić jakiś content, format swój zrobić w internecie jako niby program TV, ale w internecie. I jest ciężko, bo to zawsze idzie tak, że jak ktoś inny zrobił, w sensie jakaś jedna firma zrobiła, to druga zauważy i może to wtedy też pociągnie do góry i tak w końcu ten efekt lawinowy postąpi. Ale w tej chwili to jest przekonywanie pojedynczych firm, że może warto, może nie warto. My akurat nie przekonujemy, bo też nie mamy po części czasu na to, więc przychodzą do nas ci, którzy są już zainteresowani tym, ale jest ciężko i to się dopiero tworzy w Polsce. Ale czy da się zarobić? Na pewno tak. A w przyszłości? Jaka jest prognoza według was? Tak, no wiesz, w Stanach się da, a do Polski zawsze przychodzi wszystko po kilku latach. Czyli kiedyś na pewno będzie... No za kilka lat na pewno. Dobrze, a Webshake TV? Marcin? Dobra, to ja powiem może krótko. Tak, da się zarobić. Okej, takiej odpowiedzi oczekiwałem. Ja jeszcze chcę jedno słowo wtrącić. Tutaj jakby pytanie rozgraniczyłbym na to, czy da się zarobić na telewizji internetowej i czy da się zarobić na YouTubie. Bo myślę, że mówimy trochę jakby, wiesz, w tych... Jest taki rozdźwięk lekki, prawda? I mówisz o reklamach na YouTubie tych partnerskich? Na przykład. Nie wiem, o co chodziło Filipowi. Czy Filip zadał pytanie, czy można zarobić na telewizji, na kontencie wideo? Tak, całokształt tego wszystkiego. YouTube jest dosyć specyficzną platformą, bo od początku tego roku można zarabiać na reklamach, które są globalne i dla każdego tak jakby idzie troszkę tej puli. I na tym się nie da zarobić. Da się zarobić generalnie myślę, że możemy trochę mięcha rzucić, ile tak naprawdę da się zarobić na YouTubie. Tak. I jeżeli liczycie na to, że zarobicie na YouTubie, to przestańcie na to liczyć. To jest około złoty 50 na tysiącach wyświetleń, więc policzcie sobie, ile trzeba by było mieć tysięcy wyświetleń albo milionów, żeby program zaczął się zwracać, albo żeby dwóch gości, czy iluś tam gości mogło na tym zarabiać. Te Włodek, on pije do nas, dwóch gości. Trololo. No, u nas też było na początku dwóch gości i też w pewnym momencie stwierdziliśmy, że nie da się w taki sposób. To skoro mówisz o YouTubie, Marcin, i że to jest taki mały odsetek przychodów, to w takim razie na czym można zarobić, jak monetyzować treści w internecie i co jest głównym źródłem tej przysłowiowej mamony dzięki działalności w TV w internecie? Znaczy, wiesz co, myśmy się skupili na takim kontencie tematycznym, który produkujemy razem z partnerami, no nie? U nas jakby taki kontent ma spełniać trzy założenia. To przede wszystkim ma być zgodne z wizją rozwoju naszej platformy. Po drugie, ma pasować partnerowi. A po trzecie, i tak naprawdę najważniejsze, ma być przydatny dla widzów. To jest kontent edukacyjny. To jest to, co chłopaki troszeczkę mówili, no nie? Że może nas spotkać w telewizji właśnie dlatego, że taki kontent robimy. To tak naprawdę to jest 95% naszych przychodów, czyli serie specjalne, które robimy razem z dużymi partnerami, nie wiem, Asus, Intel, Microsoft, DPD. I na tej podstawie monetyzujemy tą telewizję internetową, tylko nigdy nie staramy się tego robić w taki sposób, żeby to był, wiesz, content na zlecenie. To zawsze jest nasza seria. Jeszcze miałem o to zapytać. To nigdy nie jest tak, że my robimy na zlecenie. To jest nasza seria, w
której wy jesteście partnerem. Czyli nie ma mowy o nachalnym marketingu, który bije po oczach z danego materiału, tak? Nie, zdecydowanie staramy się to wszystko wygładzić na tyle, żeby to było zjadliwe dla klienta i dla widza i przydatne dla klienta, no nie? Czyli na przykład delikatny product placement? Tak. Nie wiem, czy widziałeś ostatni, czy ty widziałeś, czy wy widzieliście naszą ostatnią produkcję, nazywa się Akademia Biznesu. I tutaj mogę, widziałeś, Wodek? Jak ci się podobał? Widziałem Asusa. Dziękuję. Widziałem Asusa. Tak, Asus był, ale wiesz co, to jest bardzo delikatne. I jeden z klientów fajnie powiedział, jeden z partnerów tego powiedział tak. Tak naprawdę nie do końca interesuje mnie, ile tam mojego logotypu będzie w środku. Interesuje mnie to, żeby edukować rynek. Jeżeli rynek będzie większy, ja będę więcej sprzedawał mojego produktu. Mam X% udziału w rynku. Więc rynek się powiększa, automatycznie powiększa się moja sprzedaż. I to jest świetne podejście. Czyli to jest misja Webshake TV. Generalnie tak. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o lekkostronniczy, jak wy monetyzujecie wasze treści? My sobie wymyśliliśmy coś takiego, że nie sprzedamy nigdy lekkostronniczego, o którym mówiliśmy wcześniej, ponieważ robiliśmy go przez jakiś czas, on osiągnął pewien pułap, w tym momencie to jest jakieś około 1 000 000 wyświetleń miesięcznie i wymyśliliśmy sobie, że nie chcemy tego sprzedać jako programu, nie chcemy, żeby to było, nie wiem, no patrząc, Jim Beam and lekkostronniczy zapraszają. Tylko jeżeli ktoś do nas przychodzi, bo na dobrą sprawę to, co teraz robimy, powstało tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś do nas przyszedł i chciał, żebyśmy coś zrobili. I nawet jeżeli na początku to było, sprzedajcie nam lekkostronniczego i tak dalej, to my od razu przekierowaliśmy to tak, że nie sprzedamy ci lekkostronniczego, ale jeżeli chcesz, możemy zrobić osobny program tylko i wyłącznie dla ciebie. Jeżeli chcesz, jeżeli jesteś na to przygotowany, możemy ci stary to obrandować z góry na dół, mogą być już logo na początku, logo w środku, reklama w środku, logo na końcu, jeżeli chcesz. Jeżeli chcesz. I tak wyszło chociażby to, co robimy z PWN-em, czyli Tytus i Tymon, że to nie jest agresywny branding, jest na początku, na końcu jest plansza Akademia PWN i w środku są gdzieś tam książki w kadrze, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia. I na dobrą sprawę, pomimo, że oni przyszli do nas i to był ich pomysł, że chcieli cokolwiek z nami zrobić, to całość, czyli wymyślenie koncepcji, to jak to wygląda, kto tam gra, dlaczego tam gra, kto jest jaką postacią i co my właściwie mówimy, to jest tylko i wyłącznie nasza inwencja. Natomiast oni tylko chcieli, żeby to było ich, żeby to należało do nich jako produkt i było publikowane na ich stronach. I w tej chwili w sumie czegoś, czego nie możemy jeszcze mówić przez tak zwane NDA. Są kolejne te tak jakby oferty współpracy i tak dalej, że to się pojawia i ludzie sami przychodzą i oni tak naprawdę przychodzą do kogoś, kogo znają, kogo lubią i kogo szanują i komu lubią, znaczy mogą zaufać. I tak to się zawsze odbywa, bo ty zawsze idziesz na przykład do fryzjera, którego lubisz. No to jest normalne, albo który cię dobrze ściął i którego, nie wiem, tak samo idź do sklepu. Chodzę do mojego ulubionego sklepu, ubieram się u moich ulubionych ciuchaży i tak dalej. I tak samo jest po części u nas. Oglądają lekkostronniczego, lubią nas. Jeśli nas lubią, no to pomyślą sobie, okej, no to oni mogą jakoś pomóc mi przy nowym programie stworzyć dla mnie nowy content. Karol, czemu nie lubisz słowa ciucharzy? Właśnie, nie wiem, nie ma słowa ciucharzy dla młodych odbiorców tutaj. Okej, nie no, no offense, to była taka dygresja, bo Karol zrobił minę jakby... Nie, jak ktoś ma tworzyć nowe wyrazy, to tylko ja. Okej, czyli macie różne projekty, tak? Poza lekkostronniczym. Nie wiem, czy mogę powiedzieć o układzie w tym momencie na przykład. Mogę, tak? Układ jest dość specyficzny, bo po części... Układ warszawski, ja tylko dodam. Układ warszawski, tak. Właśnie, nie jakiś inny układ. Ja nie wiem, czy ta katastrofa pod Smoleńskiem to był przypadek. Nie, tylko mówmy to. Okay. Wiesz co, Układ Warszawski jest dokładnie tym samym, tylko po części od nas wymaga bardzo małego zaangażowania, bo my po prostu oglądamy i nagrywamy to. Inaczej jest z Tytusem i Tymonem, gdzie to jest przygotowanie scenariusza, nagranie tego wszystkiego, zmontowanie i tutaj wchodzi dużo, dużo więcej tych wszystkich środków, które wkładamy w to. Dobra, to okej, są te serie, ale moje pytanie, czy lekkostronniczy jest narzędziem, żeby się wypromować i pozyskać partnerów do realizacji takich właśnie... Tak. Tak, w dużym skrócie. Po prostu okay. Tak. I tutaj przechodzę do następnego pytania, czyli jak ważne jest zdobywanie kontaktów? Obracanie się w branży, promowanie własnej osoby, chodzenie na barcampy, na przykład Crackspot? Powiem tak, nie jest ważne dla nas, bo żaden z tych kontaktów, które robimy i będziemy robić w tej chwili, nie powstał żadnego spotkania na żywo. Okej, a Webshake TV? Okej, ja skontruję i powiem, że nas by tu nie było, gdyby nie jedna duża impreza branżowa odbywająca się akurat wtedy chyba w Rzeszowie, tak, Internet Beta, czyli po prostu klasyczny barcamp.
To w takim razie, Dominik, Marcin, dlaczego warto na takie imprezy chodzić? No, to też zależy od swojej specyfiki. Natomiast wiesz, jeśli chcesz myśleć o telewizji internetowej, o swojej działalności jako o pewnym biznesie internetowym, no to naturalne jest, że na imprezach, na których bywają ludzie związani z biznesem internetowym, jest po prostu absolutnie warto się pojawiać. Natomiast ja chciałbym, i to z ciekawości, poznać opinię chłopaków, znaczy poznałem ją podczas prezentacji, dlaczego oni nie chcą na takich imprezach bywać, albo dlaczego nie stawiają jej sobie ale jako... Ale to nie o to chodzi, że nie chcemy. Jako cel, to ale... To jest miłe, miło jest przyjść, miło jest pogadać, okej, macie zupełnie inny target, podejrzewam. Natomiast nie wiem, czy takie spotkania nie przydałyby wam się na przykład w pozyskiwaniu partnerów. Być może udałoby się, gdybyśmy, to jest właśnie cały widz, bo gdybyśmy na przykład szukali inwestora, to może Barcamp, Internet Beta przydałyby się, natomiast my nie szukamy inwestora, chyba że do nas przyjdzie, co jest dosyć takim buńczucznym założeniem, ale takie jednak jest. Inny target, bo jednak nie do takiej publiczności kierujemy swój content, a to, że nie chodzimy na crackspoty i że w sumie pierwszą naszą imprezą, na której byliśmy, był Blog Forum Gdańsk niedawno temu i to jest druga, a jeszcze EduCamp był po drodze, tak, tutaj też, to wynika z tego, że zostaliśmy zaproszeni i w końcu stwierdziliśmy, że mamy z czym iść. Natomiast nie chcemy, to o czym też mówiłem na prezentacji, że nie chcemy chodzić na spotkania tylko po to, żeby być, bo my już byliśmy i stwierdziliśmy, że raczej no nie za dużo z tego potrafimy wynieść. Ja się tutaj zgadzam z Karolem pod tym względem, nie traktujcie spotkań barcampowych jako wyznacznika waszego biznesu. Chłopaki, wasz target to jest 13-17, który was w tym momencie odbiera głównie. To nie jest target. Dobrze, ale to są ludzie, którzy was odbierają w tym momencie. Tak, ale znaczy, to znaczy, wasz target widzów, wasz target to są reklamodawcy, którzy, znaczy target biznesowy powiedzmy, no nie, w cudzysłowie, którzy nie bywają na takich spotkaniach. U nas my też celujemy w podobny target, jeżeli chodzi o widzów, podobny target, jeżeli chodzi o reklamodawców. Nie łudźcie się, że spotkacie swoich klientów, być może kilku widzów, to jest bardzo fajne, to jest bardzo przyjemne, że ktoś was rozpoznaje i tak dalej, i tak dalej. Akurat w naszej specyfice. Natomiast jeżeli robicie startup, który jest skierowany do branży, powiedzmy, HR-owej, nie wiem, czy kojarzycie HumanWay. Oni na początku też jakby mówili na barcampach. Oni na początku mówili na tych takich eventach branżowych, bo tutaj bardzo łatwo było zebrać feedback od znajomych, no nie? Natomiast znajomi to nie jest klient, to nie jest klient, do którego oni celowali. HumanWay, jak najbardziej firma, która jest startupem i robi narzędzie, które pomaga profesjonalistom w zarządzaniu projektem. Bo wiem, co robi HumanWay. Oni tak naprawdę nie chodząc na crackspoty i tak dalej, mają bardzo, bardzo ciężko pozyskać jakichkolwiek partnerów, bo skąd mają to robić? Mogą do nich napisać ludzie i na przykład... Ja się nie zgodzę, przez to, że klientem HumanWay nie są ludzie z crackspota i z barcampów. Ja wiem, ale mówię o partnerach, nie klientach. O partnerach, czyli masz na myśli co strategicznych, inwestorów? Cokolwiek, nie, cokolwiek. Załóżmy, że zróbmy coś razem. Ale jeśli chodzi o nas, my mamy w tej chwili już jakoś wyrobiony ten personal brand. Jeśli ktoś chce się z nami skontaktować, to ma bardzo łatwo skontaktować się z nami. W każdym odcinku jest mail, na naszych Facebookach są kontakty podane. Jeśli ktoś chce i zauważy nas, to bardzo łatwo się skontaktuje z nami. To, że przychodzimy tutaj, to jest tak naprawdę dla nas darmowa reklama, że po prostu się pokazujemy innym ludziom. Ludzie i tak wiedzą, ci, którzy wiedzą, to wiedzą, co robimy i co mogą z nami zrobić, bo już nasza ta czołówka na końcu jeszcze jest, więc jeśli chodzi o firmowanie tego, co robimy, to też jest. Okej, czyli podsumowując, warto chodzić na barcampy jako prelegent, jeżeli masz coś do powiedzenia faktycznie i coś osiągnąłeś. Jeśli masz, tak. A jeżeli nic nie osiągnąłeś, ale chcesz coś zrobić, można chodzić dla inspiracji, dla poznawania. Mogę o coś zapytać, kto słuchał prezentacji Dominika? A kto podszedł do niego w kuluarach? I tak naprawdę to jest największa siła, po to, żeby porozmawiać w kuluarach, bo to jest największa siła. Prezentację sobie możecie obejrzeć później w necie, no nie? Tak naprawdę. I podejrzewam, że jest gro gorszych, jest gro lepszych, to nie jest ważne. Jeżeli chcecie porozmawiać, od tego są barcampy. Jeżeli chcecie się zainspirować, jeżeli chcecie... Czasem, wiecie, w zwykłej rozmowie może wyniknąć jedna linijka tekstu, która coś wam zasieje w głowie takiego, że po powrocie z tego barcampu to wszystko będzie wyglądać troszeczkę inaczej. I jeżeli przychodzicie na barcampy po to, żeby słuchać prezentacji, to marnujecie ten czas. Jeżeli przychodzicie po to, żeby rozmawiać z ludźmi, to bardzo, bardzo dobrze. I to jest to co powinniście robić. Brawo, dlatego rozmawiamy i w tym momencie poruszyliśmy bardzo dużo... Czemu siedzimy na prezentacji, jeżeli nie jesteśmy to, żeby słuchać prezentacji? God damn. Bardzo dużo ważnych tematów i dlatego
Może ktoś z was ma w tym momencie pytanie? Czy do Włodka, Karola, Marcina, Dominika? To dajcie pytanie! Jest na to dobra szansa. Ostatnie, ostatnie piwo czeka. Co mamy do rozdania? Dominik, piwo? Koza. Tak. Okej, okay, proszę, prosimy do nas. Ja was postrzegam jako nie tyle ale kogo, za konkurentów. Ale kogo? A w ogóle nas, tak? Do was wszystkich po prostu okay. Tak na pewno sprawę. Właśnie chciałem się właśnie zapytać, czy zakładacie... Któż to wie? Czy tak na pewno sprawę zakładacie współpracę, ale nie na zasadzie konkurencji? Tu chodzi o współpracę właśnie tak na pewno sprawę, nie wiem, kiedyś wystąpienia razem po prostu w jednym programie. Czy mówisz współpracę między nami, a tymi tam po drugiej stronie stołu? Konstrukcyjnego, bo teraz to jest fajne, że właśnie wyniknęła jakaś debata z tej całej rozmowy. Znaczy, bo my mamy inne podejścia, wydaje mi się, do modelów biznesowych, bo mamy po prostu, ale czy zakładamy współpracę, to oczywiście, że jest niewykluczone, że zakładamy współpracę, bo kto wie, czy niedługo... Czy kto wie, o czym mówiliśmy ostatnio w piątek, nie? Gdzieś dokładnie, tam, wiesz, gdzieś tam przy Wiśniówce, niedaleko Lizard Kingu. No właśnie, ale to jest takie niewykluczone, czy po prostu takie inne podejście, takie świeże spojrzenie po prostu na swój biznes może być po prostu dla was, że tak powiem, dla jednej i drugiej strony po prostu rozwijające. Znaczy wiesz co, ja dużo bardziej wolę przeciwne stanowiska na dany temat, niż łechtanie się po jajkach i mówienie, Jezus Maria, my robimy tak samo, ale jesteśmy fajni. Wy robicie tak samo, też jesteście fajni. Nie, no właśnie dlatego po prostu zapytam się jeszcze raz, czy zakładacie, że tak powiem, sobie taką współpracę? Nie, w tej chwili nie. Z konstruktywną krytyką, ale z czymś, co po prostu i wam coś daje. Znaczy wiesz co, ja powiem inaczej, nie wykluczamy. No dokładnie. Po prostu. Wiesz, to nie jest tak, że my w tym momencie, nie wiem, przybiliśmy jakąś pionę z chłopakami, coś robimy razem, będziemy robić. Tak, pionę sobie przybiliśmy. High five. Ale generalnie nie wykluczamy, wiesz? Bo my się znamy i my się znamy dosyć dobrze i od czasu do czasu siadamy sobie na piwku i sobie gadamy, no nie? Więc tutaj, jeżeli urodzi się jakiś koncept, który jest spójny z naszą wizją i z wizją chłopaków, to prawdopodobnie ta współpraca się urodzi. Natomiast nic na siłę, no nie? Oni już współpracują, tylko o tym nie wiemy. To no właśnie tak, ten układ, o którym Włodek mówił. To jest ten układ, niedługo się dowiemy. No tak, bo konkurencja tak na pewno sprawę nie polega na tym, żeby zwalczać siebie wzajemnie, bo znika konkurencja, prawda? A chłopaki, tylko uważacie nas za konkurencję? Moim zdaniem to jest troszkę inny charakter biznesu. O tym mówiliśmy przy podejściu do telewizji internetowej. Mamy trochę inny jakby pogląd na to, robimy trochę inny biznes, działamy trochę w innym charakterze. Tak, nawet po pierwsze my nie jesteśmy telewizją internetową, to co Karol powiedział na samym początku, więc tak sensu stricte nie możemy być konkurencją. A po drugie, rynek w tej chwili jest tak duży, a graczy jest tak mało, że ja bym chciał, żeby była jakaś konkurencja przynajmniej. Ale możecie się uzupełniać. Tak, dokładnie. Dlatego to, co powiedzieliśmy, nie wykluczamy, wiesz, potencjalnej współpracy. Myślę, nie wykluczamy. Myślę, że to wyczerpuje temat. Czy ktoś ma jeszcze w tym momencie jakieś pytanie? Jest kolega, okej. Ja właściwie mam jedno pytanie, to znaczy w czym jesteście bardziej rewolucyjni niż zwykła telewizja, bo znam takie formaty jak szkło kontaktowe, w którym wysyła się SMS-y i w trakcie programu prowadzący są w stanie na nie odpowiadać, tak? No, w waszych programach na przykład na bieżąco nie odpowiadacie, tak? Są to jakieś zamknięte formaty. Także gdybyśmy mogli rozmawiać mniej może o barcampach, a bardziej o innowacyjności, którą wy wprowadzacie swoimi programami i skupić się na tym, zaczynając od pytania, w czym jesteście bardziej innowacyjni niż przykładowo szkło kontaktowe? Okay. To ja powiem tak, że my w sumie nie powiedzieliśmy nigdy, że jesteśmy bardziej innowacyjni. Na dobrą sprawę powiedzieliśmy, że to jest internetowy format. On jest innowacyjny przez to, że internet jest młody, a telewizja jest trochę starsza, więc to już jest w założeniu jest bardziej innowacyjny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której powiedziałeś tu ten przykład, no to łatwo można zbić, że nie mamy techniki, żeby coś takiego wdrożyć. Bo nie mamy podpiętego systemu, żeby ludzie z nami rozmawiali live, ale my robimy z Włodkiem co jakiś czas, nadajemy live przez Ustream. Robimy po prostu odcinki dodatkowe, które są publikowane live i które ludzie mogą oglądać i mogą nas pisać na czacie na żywo. I to już jest typowe odpowiadanie
na pytania widzów na żywo. I to gromadzi... po części to jest jak szkło kontaktowe, bo oni pytają, my odpowiadamy i tutaj nie ma czasu na ściemnianie, pocięcie, zmontowanie, pomyślenie, wymyślenie, napisanie sobie najpierw i tak dalej. Więc to jest wszystko na żywo, więc chciałbym to robić częściej, jak czas pozwoli, ale jeśli miałbym się odnieść, to to jest w sumie najbardziej zbliżone do szkła kontaktowego, co powiedziałeś, z wszystkiego, co robimy w tej chwili. No i to gromadzi w jakiejś tam porze popołudniowej, kiedy to robimy, to gromadzi od kilkuset do tysiąca osób przez całe nadanie live, czyli przez to pół godziny, co jest zupełnie okej wynikiem, że zwłaszcza, że niewiele osób to robi, niewiele osób wie w Polsce, co to jest Ustream, niewiele osób wie, że można z czegoś takiego korzystać i też nie promujemy tego nachalnie, tylko wrzucamy posta na Facebook, hej ho, za dwie godziny robimy live, kto chce to wpada i wtedy możemy sobie porozmawiać. Ja bym jeszcze chciał chłopaków troszeczkę wybronić z ich pytania, znaczy z ich odpowiedzi i ugryźć temat troszeczkę od innej, mniej bezpośredniej strony. Po co ludzie wdzwaniają się do szkła kontaktowego? Oni chcą wyrazić swoją opinię i poznać opinię Miecugowa, czy się z nimi zgadza, czy nie. Ja jestem święcie przekonany, że w ciągu... Ile trwa szkło kontaktowe? Godzinę? Mniej osób wejdzie z tymi ludźmi w interakcję, spełni swoją potrzebę, niż w ciągu godziny, powiedzmy, czy dnia, kiedy ci widzowie, których mają na przykład na Facebooku swoich fanów, wchodzą z nimi w interakcję. Oni wyrażają swoje opinie, mogą poznać opinię chłopaków. Ja myślę, że ta potrzeba jest dużo bardziej zaspokojona przez celebrytów 2.0 niż przez Miecugowa. Zwłaszcza, że jest bezpłatna. Znaczy oczywiście, bo my nie mamy moderacji. To, co wy widzicie w szkle kontaktowym, to jest najpierw jakiś operator gada z tym, kto dzwoni, upewnia się, że to nie jest świr i wtedy go puszcza na antenę. I takich ludzi jest ile przez całe szkło kontaktowe? Kilka. A u nas jest no kilkaset tak, na live. To jest jedna rzecz. Druga rzecz tak naprawdę, mówiąc wprost, to nie różnimy się właściwie w tym momencie telewizji w ogóle. Tak naprawdę można powiedzieć, że my robimy VOD. Tak de facto to jest VOD, to jest video on demand, no nie? Czyli możesz sobie włączyć wtedy, kiedy chcesz. Ale to jest to, o czym mówił trochę Dominik, wiesz? Tutaj w tym momencie ani telewizja, które... Tam są dinozaury tak naprawdę, tam są ludzie, którzy nie rozumieją internetu w ogóle. Dla nich już takim, może nie sufitem, może to będzie krzywdzące też dla niektórych, ale tam generalnie VOD to jest coś już mega innowacyjnego, a myśmy od tego zaczęli. Ja myślę, że to się będzie rozwijać i to jest to, o czym Dominik mówił, no nie, że w swojej prezentacji, że w tym momencie ani my, ani chłopaki nie wykorzystują możliwości internetu na maksa. To jest po prostu przeniesienie telewizji na nowy kanał dystrybucji, ale to się będzie zmieniać. Weźmy pod uwagę TVN, który w tym momencie już wprowadza kontynuować ten wątek, bo wydaje się, że on jest najciekawszy w tym momencie, bo jeżeli możemy się zgodzić co do tego, że tak naprawdę i wasz format w tym momencie jest formatem telewizyjnym, takim, który znamy nie, po prostu... Nasz nie jest. Ja się z tym nie mogę zgodzić, dlatego że dwóch chłopców, mężczyzn rozmawiających przed kamerą, to jest format telewizyjny po prostu, jak dla mnie. Natomiast czym w takim razie będzie się to różnić za, nie wiem, według was, za 3 albo za 5 lat, tak? Tak według was, jak i według was. Może Webshake TV? Wiesz co, tak, tutaj się zdecydowanie zgadzam. Wasz format jest tak samo telewizyjny jak nasz. To są dwie gadające głowy. To jaka tematyka jest tego gadania... Ale gadamy o formacie. No dokładnie. I o treści tym bardziej. Nie. Po pierwsze nasze treści... Wodek na forfan moglibyście spokojnie pójść, założmy. Dam każdemu 100 zł, jeśli zobaczę coś identycznego jak lekkostroniczy w telewizji za jakieś 5 lat. Ale po prostu to się nie stanie. Nikt nie będzie nagrywał w domu. Zarobiłeś 100 zł? Zarobiłeś 100 zł właśnie? Ale momencik, tutaj powiedział Dominik przed chwilą, że Kasia i Tomek, to było bardzo zbliżone. Ale Tomek, to nie jest gadanie do kamery i wyrażanie swoich opinii. Okej, to nie jest wyrażanie swoich opinii, ale takich publicystycznych programów jest dużo. I ty, tak naprawdę, wy macie różnicę w formacie. Ale ja właśnie gadamy o formacie, wiesz. Postaw nam studio, postaw nam stołki, postaw nam stół, oświetlenie na jakimś ładnym tle, może na greenboxie. Ale to nie ma znaczenia, Wodek. Ma! To jest to dlaczego ma. To oczywiście, że czemu? Tak. To, że mamy maskę Ironmana w tle, to, że mamy komputery rozwalone w tle, i co, to, nie moglibyście się na forfanie kratami, lecieć przez to? O to wszystko chodzi. Ale nie moglibyście na forfanie na przykład lecieć przez to? Nie, na razie nie. Ale nie, ja nie pytam, czy nie moglibyście, bo wy nie chcecie, tylko czy nie moglibyście przez tą formę? W tej chwili? Tak. Nie moglibyście. Czemu? A dlaczego nie moglibyście w tym momencie? No bo nikt nie puści takich dwóch gadających gości, którzy zajmują... więcej niż 3/4 kadru, prosto do kamery gadających, bo po prostu to nie wygląda moim zdaniem telewizyjnie. Jeśli, a czy nasz program wygląda telewizyjnie bardziej? Dużo bardziej. Czemu? Bo siedzimy na ławce w parku? Nieważ.
Tak. Ja mówię na przykład o Akademii Biznesu. A to ja, wiesz, Webtalks też leci Webtalks w telewizji. Webtalks też nie. Ale, no, ale leci w telewizji. Ale nie w telewizji. On jest na VOD w Wektrze. Nie, on jest, normalnie leci w telewizjach. Owszem, to są telewizje lokalne, ale leci w ramówce normalnie. Masz, wiesz, w środę, w czwartek powtórkę i tak dalej. Wiesz co, ja jak mówiąc o telewizji, mówię o Polsacie, TVN-ie, TVP i tak dalej. For Fun TV. For Fun TV stara się wdrażać nowe trendy i tak dalej, bo jest po prostu słuchajcie, nowy. Bo tutaj nie odpowiedzieliśmy na pytanie Kozy z tego, co on mówił. Pytanie za chwilę. Dominik pytał o to, jak to będzie wyglądać za kilka lat. Ja myślę, że tutaj warto, znaczy tak, taką podstawą do odpowiedzi na to pytanie jest odpowiedź na pytanie, czym różni się interakcja z telewizorem, a interakcja z komputerem. Jeżeli sobie wypunktujemy te różnice, to znajdziemy różnice w formatach, jakie będą za kilka lat. Jeżeli jesteśmy z telewizorem, największa interakcja to jest tak naprawdę, nie wiem, SMS, być może telefon do redakcji i tak dalej. Tutaj jesteśmy w stanie reagować na bieżąco. I to daje masę możliwości, które prawdopodobnie zostaną wykorzystane w najbliższych latach. I to, że my robimy w tym momencie telewizję, no ja się z chłopakami nie zgadzam, że... Znaczy, może tutaj jest dobudowanie tego, że jest maska Ironmana, że o jakiejś tematyce mówimy. Moim zdaniem to nie jest do końca ważne. Robimy dokładnie to samo, co goście w telewizji, tylko troszeczkę w innej formie i taniej. I to spokojnie może, w tym momencie nie różni się niczym od klasycznej telewizji. Bo to jest tak samo, goście siadają przed kamerą, to, że tam jest Jolanta Pieńkowska, a nie Wodek Markowicz, Dominik Szarek albo Karol Paciorek, czy ja, to nie ma najmniejszego znaczenia. To są goście przed kamerą, którzy tak naprawdę w tym momencie nie oferujemy nic więcej poza kontaktem na Facebooku zwiększonym. Ja tylko powiem, że jest jeszcze taki jeden element, który dość mocno oddziela nas od telewizji, mianowicie, że bo my mówimy o tym, co widać z zewnątrz, no nie, co widzą widzowie. A to, że my nie jesteśmy formatem telewizyjnym, jest też takim właśnie, że nie jest formatem telewizyjnym, bo my nie chcemy być. Wiesz, my twórcy, nie chcemy być formatem telewizyjnym. Nie boimy się tego, że jest bajzel za nami, nie bawimy się, wiesz, tniemy sobie na hard, no nie, na lekkostroniczy jest pocięty po prostu jak poszatkowany, jak głupi. No, ale jest. W telewizji czegoś takiego nie ma. I wiesz, i nas to w ogóle nie boli, że jest poszatkowane. Ale Karol, jedna rzecz, no bajzel w tle do mnie zupełnie nie przemawia. Zobacz sobie produkcję MTV, For Fun TV, no to są standardy, no kurczę. To nie kupuję powodu, to przykro mi, ja też nie mam, ale mimo wszystko orientuję się, co leci na MTV. Przeciętny bieg widza w telewizji polskiej. Nie pamiętam dobrze, ale to jest okolice. Dlaczego traktujesz TVP ponad MTV, jeśli chodzi o telewizję? No bo... To jest coś, co kojarzymy jako telewizję. MTV jest beznadziejne. I wiesz, i ja też mówię o zasięgu. Tego też nie kupuję. Jak myślisz o telewizji, to myślisz dokładnie o TVP, TVN, Polsat. To jest dla ciebie telewizja, nie MTV, która gdzieś tam tworzy jakieś niszowe programy, które może i są oglądane, ale w większości... Założę się, że MTV zarabia więcej na przykład niż TVP. Zresztą nawet. Jak ja bym miał być w tej chwili producentem telewizyjnym w samej telewizji i miałbym do decyzji wprowadzić coś takiego, to wiem, żeby się to nie zjadło. W sensie lekkostroniczych. Jeśli miałbym rzucić do telewizji, to wiem, żeby mnie wyrzucili z pracy. Okej, rozumiem wasz punkt widzenia, ale się z nim nie zgadzam. Dobrze, że jest debata. Zabiorę mikrofon Włodkowi, bo Karolowi nie mam dzisiaj serca. Mamy dwa rozbieżne podejścia. Myślę, że to jest dobry punkt wyjściowy tego problemu. Zaraz pytanie. Myślę, że... Ale mówiłem ci, że to jest format telewizji. Ja myślę, że zobaczymy za 3 lata. Za 3 lata. Dlaczego nie będzie lekkostronniczego za 3 lata? Będzie w telewizji. Zobaczymy za kilka lat, co będzie w telewizji, co będzie w internecie, a tymczasem kolejne pytanie. A czy to nie jest dokładnie tak, że wam po prostu byliście pasjonatami, wy może bardziej jeszcze tak idealistycznie myślicie, że możecie sobie, nie wiem, zrobić bajzel w tle i że to jest fajne, że robicie to bardziej offowo, tutaj już bardziej profesjonalnie ze strony Webshake TV, ale to jest po prostu tak, że wam jest łatwiej się przebić. Byliście pasjonatami, łatwiej jest opublikować content w internecie, a potem właśnie trafia się, nie wiem, PWN, robicie jakiś program edukacyjny, czy nie wiem, no z czegoś trzeba żyć, prawda? Ktoś musi za to zapłacić. Znaczy ja nie do końca rozumiem, nie rozumiem chyba pytania, bo tak, bo jeśli chodzi o bariery wejścia na YouTube'a, to jest kamera za 200 zł, czyli w laptopie wbudowana. No właśnie, jest, ale choć... Czy iPhone, no i jakiś tam przyzwoity pakiet internetowy. No tak, nie rozumiem pytania. Ale czyli nie wszyscy uważasz, mają talent, po prostu... że podejście offowe daje większe korzyści i gromadzi większą publikę niż podejście profesjonalne, tak?
Nie, czy... chodzi mi o to po prostu, że pasjonaci mogą zacząć się profesjonalizować, tak jak tak, ja się w przypadku Webshake TV czy was. Okay. Czy... Jeżeli macie jakiś talent, łatwiej jest po prostu przebić się przez internet niż wejść do telewizji, prawda, gdzie jest jakieś hermetyczne środowisko. Znaczy, jak najbardziej się zgadzam, tutaj wykorzystuję moment, w którym chłopaki nie mają mikrofonu. Ale generalnie tak, masz rację, nie czarujmy się, no myśmy od początku nie myśleli o tym, że będziemy robić telewizję internetową. To się urodziło po drodze, myśmy myśleli bardzo idealistycznie, że będziemy mieć fajny program, przyjdą reklamodawcy, będą kokosy, będziemy sobie spędzać zimę na Hawajach i tak dalej. Ale się nie udało. Ale tak czy inaczej, po drodze ewoluowaliśmy i stwierdziliśmy, że no jest strasznie dużo do zrobienia na tym polu tutaj w Polsce, no nie? I chwała chłopakom za to, co robią i myślę, że nam też troszeczkę chwała za to, co robimy, bo tak naprawdę, znaczy wiecie co? Powiem wam szczerze, wiecie co jest najfajniejsze? Że tak naprawdę robimy coś, co jest ewenementem nie tylko na skalę Polski, ale to tak naprawdę na świecie tak, to jeszcze nie do końca się rozwinęło. I to jest fajne, że to jest jedna z niewielu dziedzin, jaka nadąża za światem. Może nie w takiej skali jak w Stanach, ale u nas zaczynają to ludzie młodzi rozumieć. A to właśnie jest dlatego, że to są pasjonaci internetu. To co mówisz. Że to są goście, którzy spędzają mnóstwo czasu na YouTubie i tak samo my byliśmy, jak i chłopaki. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że my też jesteśmy w stanie to robić. Tak, że trzeba komentować, dokładnie. To znaczy my w firmie, w tym Flying Penguin, my jesteśmy w stanie stworzyć content, który będzie wyglądał bardzo, bardzo zbliżony do filmu, gdzie będzie fajne rozmycie tła, ładne kolorki, fajna muza, ale w lekkostroniczym by się to nie zjadło. Po pierwsze, zabierałoby nam to za dużo czasu i nie mogłoby być codziennie w tak małym zespole. A po drugie, dokładnie, a po drugie, tak jak mówiłem, ludzie tego nie doceniają. Okej, okay, czyli waszym zdaniem mamy dinozaury w telewizji teraz, prawda? Ale na przykład TVN, będąc zainspirowany na przykład wami, wprowadził TVN Player. I teraz pytanie do was, czy waszym zdaniem te telewizje, te molochy w nieodległej przyszłości wejdą na rynek i będą potrafiły zastąpić was albo was do siebie włączyć? To znaczy telewizje w jakiejś części na pewno będą przechodzić do internetu, ale to jest normalne, to jest... Wiesz, czy to IPLA dla Polsatu, czy to TVN Player dla TVN-u, wcześniej VOD.onet.pl. Oni muszą to robić, bo po prostu ludzie przechodzą do internetu. Tam, gdzie ludzie przechodzą, tam reklamodawcy chcą przechodzić. To było głupie z ich strony zostawiać tylko i wyłącznie tam, bo tam jest wciąż coraz mniej ludzi w telewizji, a coraz więcej w internecie, więc z ich strony to jest naturalny ruch, że po części się przenoszą do internetu, mając tych samych reklamodawców, mając podobną kasę za reklamy, i tak dalej, więc po części znaczy, tak. Nie wiem skąd te liczby, że jest coraz mniej ludzi w telewizji, a coraz więcej w internecie, bo znam kilka dużych spółek mediowych, które rzeczywiście tracą, to nie są telewizyjne, ale bardziej drukowane, które tracą odbiorców klasycznego tego swojego medium, ale nie zyskują aż tak szybko internetowego i to wcale nie jest takie proste, jak się mówi, no nie? Jasne, że nie. Przez bardzo długi okres czasu od teraz będzie internet i telewizja razem. Wiesz co, wydaje mi się, tylko... że to... Znaczy tak, no to jest kwestia, co to jest telewizja, dokładnie. Granica jest w tym momencie bardzo cienka. Nie, no to dla mnie to jest odbiornik. Telewizja to jest content, dla mnie przynajmniej. Tak, ale o to mi chodzi, wiesz, oni się przenoszą na TVN Player, ale mając jednocześnie content na satelitach telewizji. Nie wiem, jak dużo osób w tej chwili korzysta z telewizora codziennie. W sensie, kto ogląda telewizję w telewizorze, włączając sobie gdzieś tam w tle. No super, jedna osoba. Mi się wydaje, że Włodek nie był na mojej prezentacji. Byłem, proszę pana, byłem tam w płaszczu. No okej, okay. W każdym razie, przede wszystkim, dla Włodka telewizja to telewizor. Ale tak jest, tak i to jest jakby pierwszy mój, no nie, ja się z tym nie zgodzę zupełnie, okay. Wy wiecie dlaczego. Druga rzecz to jest to, co powiedziałeś, oni mają internet i mają TVN, mają satelitę. No i właśnie w tym jest problem, że oni wchodzą w ten internet buciorami, skalką, przenosząc jeden do jeden to, co mają w swojej ofercie. Właśnie mi się wydaje, że te skostniałe struktury w telewizjach tradycyjnych, one w pewnym momencie przyblokują ten rozwój i w momencie, kiedy bariera wejścia i rozwój technologiczny pozwoli nam konkurować na bardziej równych warunkach, w tym momencie my innowacyjnością, dużo innym podejściem do tematu, zrozumieniem internetu i technologii mobilnych, technologii w ogóle nowych mediów, moim zdaniem wygrywamy. To znaczy ja powiem tak, w telewizji istnieje raptem może 2-3 programy, które chciałbym oglądać. Jakoś nie za bardzo widzę sens kupować telewizor, skoro są te wszystkie programy w internecie. Tutaj na sali jest Moniczka, z którą bardzo chętnie oglądam Mam Talent i chyba Top Model. I to są jedyne dwa programy w internecie. Top Model?
Tak, oczywiście Top Model, proszę pana, tam cycki tam są. Lubię Top Model, cycki. I to są dwa programy, które mogą obejrzeć w internecie. I to jest format telewizyjny, który, tak jak mówisz, przeniósł się w 100% z telewizji uważasz, do internetu. Ale oglądasz telewizję wtedy, czy jeszcze oglądasz, raz? Co wtedy oglądasz, jak oglądasz te formaty? Ale oglądam to na TVN Player. Co z tego? Co oglądasz wtedy? No to. Ale dokładnie, to jest telewizja? Telewizja. No dokładnie. Więc nie mylmy odbiornika z medium. To no jest nie? program, to nie jest telewizja. Program telewizyjny. To jest czysty program. Ale pamiętaj, że ten program najpierw leciał w telewizorze. To tak samo jakbyś powiedział, czy oglądając film na kasecie oglądam film czy wideo. Oglądam film. Wiesz, oglądam ten program. Okej, czyli mamy program... Skostniały program z Krzysztofem Ibiszem, puszczony na najbardziej wypasionym internetowym portalu, dalej będzie skostniałym programem z Krzysztofem Ibiszem. Bo jest program jeden, który przeniesiony z telewizji widzimy w internecie, a jest też program internetowy, stricte internetowy, tak, VOD nie jest niczym który złym, możemy zobaczyć się. W telewizji. No tak, ale my nie robimy VOD. Znaczy, ja mówię o nas. My nie robimy VOD. Właśnie robicie. My nie robimy VOD. No jak to nie? To czym się różnicie? Tym, że to jest codziennie. A co? VOD... Tu to wtedy byście byli VOD, a jak jesteś w playerach YouTube'a, to nie jesteś. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że my nakłaniamy widzów i tak jakby... Tworzymy kulturę oglądania o 18, więc to jest tak jakby program, który jest o 18. Każdy o tym myśli jako o programie o 18, a nie o kiedy chce, co sobie obejrzę. Tak, bo w ciągu, wiesz, w ciągu od 18 do następnego poranka, do poranka powiedzmy, jest największa ilość views, chyba że to jest weekend, bo weekend się trochę innymi regułami rządzi, bo to jest weekend, nie ma odcinków. Natomiast potem to sobie kapie, bo są ludzie, którzy dochodzą, nowi, chcą obejrzeć stare odcinki i tak dalej. Natomiast jest aktualny kontekst, to jak... nie oddam ci mikrofonu, Karol Paciorek jest najlepszy. Ale się wzburzyli chłopaki, no raz. Jest kontuzjowany. To jest tak, że w ciągu dnia ludzie są albo w szkole, albo w pracy, albo gdziekolwiek indziej i oni mają faktycznie te trzy godziny, zanim pójdą spać po powrocie do domu, więc to jest tak, wiesz... Nie, no jasne, zazwyczaj o co wam chodzi? Przyzwyczajacie ludzi do konkretnej godziny w internecie, co jest po części szalone, po części może mądre, tak naprawdę nikt tego jeszcze nie wie. Okay. To jest takie nieinternetowe. Trochę tak. Tylko pytanie, czy to jest dobre, nie? To właśnie tak naprawdę nie ma jeszcze odpowiedzi na to pytanie, bo... To znaczy ja nikomu nie bronię oglądać, kiedy chcę. Dokładnie. Zostawmy to pytanie na razie, pomówimy jeszcze o tym, czym jest VOD, a w tym momencie kolega już tutaj przybiera nogami, więc może pytanie. Ja tak chciałem wrócić do pytania zasadniczego, czy nie boicie się tego, że programy brandowane przez takie telewizje jak TVN, Polsat czy TVP będą dla was kiedyś konkurencją właśnie w tej perspektywie 2, 3, 5 lat? Czy nie przegracie z tym, że to jest ktoś, kto się zgodził współpracować z TVN-em, z Polsatem i on już ma za sobą ten brand TVN-u, ten brand Polsatu i tych swoich widzów, którzy za tymi twórcami programu przejdą do internetu? Znaczy, ja może tak opowiem, my w tym momencie mamy taką małą rekrutację u nas w Łebrzejku i rozmawiamy z ludźmi, którzy mogliby być wydawcami naszych programów. I dzisiaj na przykład była rozmowa z gościem, który pracuje w TVN-ie. Więc wydaje mi się, że to się coraz szybciej zbliża, połączenie, bezpośrednia konkurencja. I jak najbardziej, nie wiem, ja się tej konkurencji nie boję. Bo niby czemu się mam bać? To, że wiesz, wyświetlenia czy oglądalność w telewizji, no tak naprawdę to się rządzi troszeczkę innymi prawami. Internet lubi inny content, telewizja lubi inny content. Jeżeli chodzi o budżety, moim zdaniem do wszystkiego dojrzejemy. I my tutaj staramy się też, jeżeli chodzi o budżety, pozyskiwać takie budżety na produkcje, które pozwolą nam w pewnym momencie konkurować z TVN-em, z Polsatem i tak dalej. A ja powiem tak, w internecie jest to o tyle śmieszne, że jeżeli przeniesiemy jakiś program z Krzysztofem Ibiszem do internetu, to ludzie będą oglądać ten program dlatego, że znają go z telewizji. Natomiast jeżeli my wyrastamy z internetu, to ludzie oglądają ten program z internetu, czyli my jesteśmy pierwszym źródłem, ludzie oglądają nas właśnie stąd. Więc to nie jest taki hype, który jest przeniesiony z miejsca na miejsce, żeby zgarnąć większą ilość ludzi po tym, jak już byliśmy znani w jednym miejscu, to w drugim. Tylko to jest korzenne pierwsze miejsce, pierwszy kanał dystrybucji i on zdecydowanie jest bardziej wartościowy, tak mi się przynajmniej wydaje. I wydaje mi się też, że trzeba myśleć o tym, jakich odbiorców ma internet, a jakich telewizja. Internet ma dużo, dużo młodszych odbiorców, bo to, co mówiłem wcześniej, przenosząc ten wcześniej wspomniany program z Ibiszem, to w internecie by go zjedli. To byłoby masa minusów i same komenty, Jezus Maria, co to jest. No więc po prostu czasami się nie da. Powiedziałeś, Karol, że to, co jest w internecie korzenne od początku, jest bardziej wartościowe. Ja się tutaj Dla nas. Dla was. Słuchajcie, dla nie wiem, czy znacie taki program jak Przepis na życie bodajże? Tomek, znacie taki program? Kto zna taki program jak Przepis na życie?
A kto zna program, który nie pamiętam jak się nazywa, jest dwójką bohaterów, przepisu na życie, to jest Słowaczka i Francuz i zrobili z tego format internetowy i to się w ogóle nie klika. To wcale nie znaczy, że jeżeli ktoś jest wzięty z telewizora, to on się będzie klikał w internecie. Ale nie powiedziałem, że jest wzięte i przeniesione, tylko to jest dokładnie to samo. Wiesz, ale i tutaj to też pokazuje, jak telewizja klasyczna rozumie internet. Oni myślą, że jak pokażą, wiesz, rzucą celebrytów w internet, no nie? No właśnie. To się będzie klikać i to jest... No będzie się klikać, to bo jest tak, samo jak klikają pytanie, się, no tak samo jak klikają się plotki o celebrytach. Ponieważ tam nie ma żadnego kontentu, tam są tylko majtki i wyskakujące z sukienek cycki. Ale to wiesz, się i tak klika. To się nie klika, wiesz? Właśnie no klika się. Ten program, ta dwójka wyciągnięta z przepisu na życie. Ale ty powiedziałeś, że to jest inny już program, z kimś innym. No nie, właśnie. Ale z tymi samymi ludźmi, z dwoje aktorów. Ale to jest już inny program. Dokładnie tak, i on się nie klika w ogóle. Ale pytanie panie pośle, powstaje. Panie pośle. Wysoki Sejmie, słucham. Okej, dzięki. Więc powstaje pytanie, czy na przykład jesteśmy w stanie przenieść Majewskiego do internetu, dać mu wszystkie cechy dobrej telewizji internetowej, interaktywność, kontakt z widzem, czy to się może udać, jeżeli będzie to zrobione dobrze? Czy ma to jakiekolwiek szanse? Ale mówisz stricte o Majewskim? Czy no, może być ktoś, kto jest tak dobry jak Majewski? To jest przykład, może być ktoś... Ktoś, kto jest tak dobry jak Majewski, dając mu całe te narzędzia i Facebooki i mówić mu... Kto ja uważa, że moim zdaniem, jest dobry? Moim zdaniem kluczem do sukcesu takiego przedsięwzięcia, o którym mówi Filip, są dwie rzeczy. To jest osoba prowadzący, czy postać, wokół której budujemy program i sam format. Jeśli te dwa warunki są spełnione na wystarczająco dobrym poziomie, czyli jeśli mamy jakąś, powiedzmy, postać, prawda, wpasujemy ją w fajny format, to może się oglądać. Tu mamy przykład chłopaków na przykład, prawda? Ale moim zdaniem, tak jak nie wiem, czy Karol, ty powiedziałeś, że Ibisz przeniesiony do internetu będzie się klikał, czy nie? Bo nie zrozumiałem, czy tak, czy nie. Ja mówiąc to, przeszedłem na taką trochę inną płaszczyznę, którą ja nigdy nie operuję. Czy Krzysztof Ibisz przeniesiony do internetu będzie się klikał? Panie pośle, pan mi imputuje tutaj straszne rzeczy. Nie będzie się klikał, jeśli to nie będzie śmieszna wpadka Ibisza. Jest pan poseł. Ja powiem tak, ponieważ my, mówiąc z wami, siłą rzeczy schodzimy na takie trochę nie nasze tory myślenia, bo my nie robimy, ale serio, no mówię zupełnie serio, my nie operujemy takimi kategoriami, czy coś się będzie klikało, czy nie będzie klikało, my to zaczęliśmy, wiecie o tym i wiecie o tym prywatnie, że my zaczęliśmy to robić dla jaj, my zaczęliśmy robić Lekko Stojęczego pół roku temu dla jaj. I to, że ludzie zaczęli to oglądać, sprawiło, że my dostrzegliśmy, że ludzie chcą to oglądać i sprawiło jeszcze bardziej, że chcemy to robić. A to, że wokół tego narosło kilka projektów, bardzo fajnie i strasznie się z tego powodu cieszę. Natomiast my nie mieliśmy najpierw filozofii, potem programu, tylko najpierw był program i ja strasznie nie lubię dobudowywać filozofii do czegoś, co już robię, bo to jest pieprzenie straszne, wiesz. My nie robimy, nie, to jest tak jak przedtem mieliśmy takie fajne pytanie, jaka jest misja. Dla mnie misją jest, ale post factum, bo ludzie nam już pisali, że ludzie się cieszą o 18 nas oglądać i to jest dla mnie elementem misji. Natomiast to nie było tak, że ja sobie powiedziałem, oj Boże, ale fajnie byłoby robić dobry kabaret. Znaczy, wiecie, trochę my jesteśmy z innych bajek, jednak trochę jesteśmy z innych znaczy, bajek. Wiesz, nie do końca, bo myśmy zaczynali dokładnie w taki sam sposób jak wy. Myśmy nie zaczynali w taki sposób, że my planowaliśmy, że zrobimy najpierw wideokast pod nazwą swoją drogą Crackspot TV wtedy jeszcze. Ale poszliście inną drogą. Tak, poszliśmy zupełnie inną drogą, bo w pewnym momencie się troszeczkę przeshiftowaliśmy i zaczęliśmy planować, co my chcemy robić, no nie? To nie jest tak, że... Dokładnie, no. I tutaj się rozmijamy tak naprawdę, bo tutaj jest troszeczkę... trochę inna filozofia, właśnie no. Dominik powiedział, że my planujemy. My nie planujemy, my po prostu odpowiadamy na pytania ofertowe. I tyle. Powiem wam tak, my chcemy z tego zrobić biznes prawdziwego zdarzenia w internecie. I my chcemy ciągnąć tą branżę do przodu i my, znaczy ja to wiem, że bez budżetu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie licząc się na arenie, nie wiem, nie konkurując bezpośrednio z takimi po pierwsze portalami jak Onet, Wirtualna Polska i tak dalej, nie jesteś w stanie tego osiągnąć. A z drugiej strony są telewizje, które też szukają swojego miejsca w internecie. I jeżeli w tym momencie nie wepchasz się tam z buciorami, to za jakiś czas może być zdecydowanie za późno. A tego nie zrobisz bez budowania realnej wartości, jaką jest biznes w internecie. Wodek, jedno pytanie. Wy nie macie żadnej strategii, żadnych celów, żadnych, że tak powiem, znaczy, oczywiście, że mamy, ale to jest to, co mówiliśmy na prezentacji, że my w ten sposób, co robimy Lekko Stronniczego i wszystko naokoło, pokazujemy, co możemy i co robimy. Dokładnie, czyli planujecie sobie, że dzięki waszej działalności rozwiniecie inne gałęzie, w których będziecie mogli czerpać kasę na przykład, prawda? Tak, ale to jest planowanie jakiegoś biznesu. No, to powstało przy okazji. Robiąc program,
wiesz... I teraz to jest dalej spontan? Dalej tego nie planujecie? Ale czego nie planujemy, dokładnie? Kolejnego odcinka. Jutro będzie odcinek. Jutro będzie odcinek, mamy robić to, co mamy robić. Umówmy się, że lekkostronniczy nie jest waszą jedyną działalnością. Okay, ale zakłada ja chłopaków strasznie lubię za to, że są mega hipsterami i tutaj po prostu, pod tym względem, to jest... Underground. Momentami to mi imponuje po prostu. Przedarte trampki. No dokładnie, przedarte trampki i te sprawy. Ale przyznajcie, jak robicie kolejny odcinek, to sobie myślicie tam gdzieś, myślicie w głębi duszy, że może przyniesie nam kolejną kasę, kolejnego partnera, prawda? Nie, Jezus Maria, jak ktoś myśli o tym, o Jezu, będę miał masę kasy, bo zacznę robić odcinki, to tak nie działa. Albo robisz nie, co lubisz. Mówię w tym momencie. W tym momencie, czy ja robiąc następny odcinek, myślę o tym, że to mi przyniesie kasę? Tak. O Jezu, oczywiście, że nie. To jest, znaczy... robisz to, bo to jest długi ciąg tego wszystkiego, co robisz. Jeśli po tym wszystkim jesteś w stanie sobie powiedzieć, cieszę się, że tak się stało, bo zrobiliśmy i to w międzyczasie, no to super i masz już jakiś tam pewien dorobek w swoim życiu i to z tego się można cieszyć, a nie, że jutro może będzie fajny dzień, bo otworzę sobie skrzynkę adresową, może ktoś do mnie napisze. Znaczy ja myślę, że tutaj taką podstawą do tego, żeby nas rozróżnić, może być, nie wiem, jak wyglądają nasze firmy. U was są 3 osoby w tym momencie, prawda? U nas jest 12 osób, u nas jest 2 handlowców, 2 wydawców, ktoś od PR-u, ktoś kto odpowiada, kto jest menadżerem, 2 menadżerów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest no, po prostu zupełnie inne podejście. No tak, o tym mówiłem, że to jest zupełnie inna bajka. No. Zupełnie inna bajka. Ale możemy chyba powiedzieć, że w obu przypadkach, robiąc coś trochę dla jaj, trochę z jajami, można dostać kurę, która znosi złote jaja, tak? Ale... I tutaj chyba oboje się zgodzicie, że robiąc to, co się lubi, jednak to brzmi, wydaje jak, mi się, to brzmi jak utopia, się okay? Wydaje mi się, że trochę nam nie dowierzacie, jak my cały czas mówimy, że tego nie planujemy. Okej, czyli... Nie dowierzacie. Ja wierzę. Nie wierzycie. Ja wierzę. A wierzysz, no. Ja wierzę. No. Znaczy, no może was jakoś nie znam bardzo dobrze, ale was trochę poznałem i ja wierzę. Ja wiem, może brzmi jakbym nie wierzył, ale wierzę. I chcę właśnie powiedzieć dzisiaj wszystkim barkampowcom, że da się, robiąc to, co się lubi, faktycznie dojść do czegoś fajnego. I nie jest to utopia, jest to możliwe. I chyba oboje się... Nie, ale oczywiście, że tak jest, bo my nie wychodzimy z biznesplanem, ze strategią na następny rok, nie kroimy budżetu w październiku na następny rok. My tego wszystkiego nie robimy, my robimy po kolei każdy projekt. Oczywiście, że nie robimy niczego bez budżetu, w sensie każdego kolejnego. Tylko, że to po prostu przychodzi samo i jedyne co nam mówi intuicja, to jest to, że róbcie dalej to, co robicie, skoro to przychodzi samo, no to pewnie się dalej ułoży, no mam nadzieję. Okej, dobrze. Pytanie. To może ostatnie pytanie już. Tutaj jakbyś mógł Włodek mikrofon przekazać. O! Daj mi znać tak. Znowu cię zakleszczę w te kable, ale... Dzięki za mikrofon. Trzymaj mu. Ja mam pytanie o interaktywność generalnie, bo dużo o tym mówicie i generalnie z tego, co rozumiem, główna różnica między zwykłą telewizją a internetową jest ta interaktywność. Czy uważacie, że ta telewizja interaktywna wyprze telewizję zwykłą tak samo jak kolorowa wyparła? No interaktywna, że nie wiem, odpowiadacie na pytania, ktoś klika, coś się dzieje. Bo chodzi mi o to, że byłem kiedyś na podobnej konferencji i ludzie jako jedne z zalet normalnej telewizji dali właśnie to, że nie jest interaktywna, że siedzisz, oglądasz i wali cię to za przeproszeniem, co tam się dzieje. Nie musisz klikać, nie musisz głosować, nie musisz nic zrobić. To ja powiem, jak uważacie? Mogę? Z obu stron. Ja tylko jedno zdanie powiem. Tylko jedno zdanie. Moim zdaniem kolega, który zadał pytanie, ponownie pomylił telewizję z telewizorem. To ja powiem troszkę inaczej. A bo ja mam takie fajne zdanie. Ale ty masz złamaną nogę. To może ja powiem w międzyczasie, nie, co? Słuchajcie, Ja powiem szybko. No, panie pośle. Że to jest tak, że telewizję trzeba postrzegać z dwóch stron. Ze strony oglądającego i ze strony tego, który robi telewizję. My robimy telewizję, wiesz, w dużym nawiasie, ale robimy ją. Natomiast i właśnie w tym kontekście jest taki gość, Gary Vaynerchuk, i on strasznie fajną rzecz powiedział. Ja nie lubię się powoływać na słowa innych ludzi, bo to jest czasem takie pieprzenie, ale to mi się strasznie spodobało i trochę tak mnie natchnęło jednak w tym, co robię, że on robiąc przez kilka lat swój program o winach codziennie w Stanach, który można było oglądać, 1000 odcinków zrobił, on w pewnym momencie stał się tak znany, robiąc program o winach, że dostał kilkadziesiąt propozycji prowadzenia programów w telewizji i wszystkie odrzucił. Czyli odrzucił mega kasę, w krótkim być może okresie, miał swoje powody, żeby to odrzucić. Mega jak mega. Nawet jeżeli, mega jak mega, nie możemy tego stwierdzić, ale trzeba sobie jednak pomyśleć przez chwilę, że jeżeli są ludzie, którzy są w stanie odrzucić propozycje telewizji,
to może warto się nad tym zastanowić, czy nie odciąć się od telewizji i nie lecieć tym, że może za 2-3 lata coś się zmieni w Polsce, bo w Stanach już się bardzo grubo zmienia. Znaczy, odpowiadając na twoje pytanie, zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli tylko oglądać telewizję i zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli czegoś więcej, czyli głębszej interakcji. To jest różnica, wiesz, pomiędzy czatowaniem z znajomym na Skype'ie, a pójściem i zagraniem z nim w bierki, nie? Taka najprostsza. Więc myślę, że te formaty będą istnieć równolegle, znaczy formaty telewizyjne biernego odbioru i formaty telewizyjne, które będą ci dawać coś dodatkowego, no nie? Wydaje mi się, że tej drugiej grupy może być trochę mniej, ale to są bardziej zaangażowani znowu widzowie, wiesz? Że ci, którzy tylko odbierają, oni po prostu patrzą, a ci, którzy robią coś więcej, oni dają też coś od siebie. Więc ja myślę, że te formaty będą istniały równolegle i teraz pytanie, czy one będą istniały tylko w internecie? Myślę, że nie, w momencie jak na przykład Apple wejdzie ze swoimi telewizorami na rynek, które będą miały możliwość interakcji, no nie? To jest po prostu kwestia technologii. Czy ty będziesz z formatem miał interakcję w komputerze, w komórce czy w telewizorze? To nie ma najmniejszego znaczenia. Formaty moim zdaniem będą istnieć i biernego odbioru, i interaktywne. Na równi. Chcecie to skomentować, czy...? Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, co ludzie powiedzieli, że wolą nieinteraktywną telewizję, bo wolą, że sobie leci w tle i niech leci. I faktycznie, no pewnie są tacy ludzie, a jest też bardzo dużo ludzi, którzy chcą tej interakcji i teraz wystarczy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy robiąc tą interaktywną telewizję nie jest lepiej, bo wdajesz się w tą relację z ludźmi, oni są z tobą, i pójdą z tobą dużo, dużo dalej. Jak zaczniesz robić coś nowego, to pójdą z tobą. Jak stwierdzisz, że coś jest do kitu, to oni cię poprą. Jak nie poprą, to nie poprą. Ale przynajmniej są z tobą i to jest dużo, dużo bliższa relacja i później robisz ten właśnie ten personal brand, o którym gadaliśmy wcześniej. Tak, to znaczy, mówiąc wprost, to nie jest ani lepiej, ani gorzej robić bardziej interaktywną telewizję. Dlatego my będziemy robić i to, tak mówiąc wprost. Okej, w każdym dobrym panelu powinny być jakieś ciekawostki. I teraz może dla rozluźnienia. 42, mój numer buta. Jak skomentujesz, Dominiku, to, że Jasiek lubi makaron, a ty, Jaśku, to, że Dominik wcześniej wstaje? Bo to są teksty z waszej strony. Jasne. Znaczy nie, no to jak skomentuję to, że Marcin lubi makaron, no... To jest prawda. Czy to ci przeszkadza na co dzień w pracy? Nie zjada mojego makaronu, więc nie, ale jakby... Drugi fakt jest nie do końca już prawdziwy, bo od jakiegoś czasu... To się zmieniło. W sensie ja sobie wdrażam wczesne wstawanie. Fajny motyw swoją drogą. Chyba nawet zaciągnięty od Karola, tak. Gdzieś Karol puścił kiedyś linka na Facebooku o tym, jak wstawać wcześniej. Stary, nie słuchaj moich rad. Ja sobie zapadałem stojące biurko, złamałem nogę i sobie w dupę mogę wsadzić to stojące biurko. No tak, wiesz co? Tak patrzę, stojące biurko, dobra, nie przesadzajmy. Nie, ale jest fajne, tylko sobie nie łam nogi. Wierzę. Znaczy generalnie fajny był motyw z tym, że jeżeli chcecie wstawać wcześniej rano, ustalcie sobie pierwszą czynność, jaką robicie po wstaniu. Jeżeli ustawiacie budzik na 6 rano, nie myślcie, idźcie pod prysznic załóżmy i od razu świat staje się piękniejszy. Karol, czyli wstajesz bardzo wcześnie rano? Ja lubię wstawać rano, ale ponieważ Włodek i Jurek, który tam siedział, ale poszedł, to są nocne marki, no to rozbijałoby się o to, że ja bym przychodził coś robić, a oni by... Znaczy ja bym przychodził, oni by jeszcze spali i mielibyśmy w sumie 3 godziny wspólnego czasu. Ja mam pytanie, kto chce nas jeszcze słuchać w ogóle? Elo. No jest parę osób. Okej, bo... Dobra, mieliśmy zmierzać do końca, ale w takim razie, skoro mamy jeszcze chętnych słuchaczy... Skoro słucha nas więcej niż 4 osoby. Taka jedna dygresja. Sorry, teraz to się załatwiliście. Jeżeli mielibyście... O 6 albo 7, w zależności od... Mogę? Jeżeli mielibyście powiesić na ścianie u was, w lekkostronniczej siedzibie albo w Webshake TV headquarters, jakieś motto, cytat... Goła baba! Goła baba! High five. Tu się chyba zgadzamy wszyscy. Wszystko. Ja myślę, że tu nie ma co dyskutować. Mamy kalendarz Bolsa na ścianie. Czyli walory gołej baby przy działaniu w internecie są bardzo duże. Zdecydowanie. Podaj mi lepsze walory niż walory gołej baby. Ewentualnie sentencja Paulo Coelho. Jeżeli żelazko się nagrzeje, to jest gorące. A nie masz znalazł czegoś... No chyba, żeby akurat nie. Czegoś Wisławy Szymborskiej, naszej nowistki zaznaczę. Chyba nie. Ja przepraszam, nie słyszałem, czy żelazko Wisławy Szymborskiej też? Nie, żelazko? Nie. Czy masz coś w zanadrzu? A, w zanadrzu? Nie, w Wisławy Szymborskiej, broń Boże, nie mam nic w zanadrzu, nie, absolutnie. Okej, dobrze, więc... A dostaniemy jakąś ciekawostkę? My też chcemy ciekawostkę. Czy Włodek Jerysz... Chcesz ciekawostkę? No ja chcę, jedną chociaż, no. Oni zostali. Dobra, to tak. Karolu, ty skomentujesz to, że Włodek lubi frytki, a ty, Włodku, to, że Karol jest starszy. Więc tak, Włodek robi frytki... No to jest gruby. Ja lubię frytki, no to jestem gruby. Włodek,
oddaję ci głos. Ja mam skomentować, że Karol jest starszy. Tak. Jak się komentuję, że jest grubszy. Karol jest żonaty. Więc to wszystko w tym temacie. Co w takim razie z gołą babą? To, że jest żonaty? Może jesteś... jak Karolino, to się ma a co to się baby? Wyklucza? Karolino, co z gołą babą? Bo nie wiem. Będzie? Nie, Karolina też nie wie, to pomyślimy. Ej, słuchajcie, kto z was myślał, żeby robić jakieś wideo do internetu? O, no to pozdro! To czadowo. To są wasi. Pozdro. A teraz pytanie, czy po dzisiejszej dyskusji chcecie robić wideo w internecie? Robicie jakieś wideo? Robicie. No to opowiedzcie o tym. Jakbyś... Nie. A dlaczego nie? Okej, okay, dobrze, no to może... I to jest fajne, ja powtórzę tylko, bo chłopcy powiedzieli tutaj, że nie chcą mówić o robieniu wideo, bo jest za wcześnie. I wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna rzecz. Ja nie chcę tutaj też się odwoływać w 100% do siebie, ale fajnie jest najpierw robić, a potem mówić o tym, a nie najpierw mówić, bo to jest coś takiego, jak wiecie, krowa, która dużo muczy, a mało mleka daje. Ile zrobiliście już odcinków? 5? A są one opublikowane, bo... Tak? Okej. Okay. Dobrze. To może... Wodek zapytał, czy chcą reklamę. Okej, okay, to w takim razie, czy ktoś jeszcze ma jakieś kąśliwe, pełne ironii i cyniczne pytanie? O, ja bym chciał jedno kąśliwe, pełne ironii pytanie, żeby ich ten... Kirym! Zmiotło. Czy ktoś takie pytanie ma? Stary, nie ma. Czy ktoś się odważy być w tym momencie? Dobrze, no to duże brawa dla lubiącego frytki Włodka, kontuzjowanego Karola, lubiącego produkty Apple Dominika oraz będącego na wszystkich barcampach Marcina. Duże brawa dla Webshake Stronniczy. Podnieście? A już za tydzień Webshake Stronniczy i Lekko TV. Lekko TV? Dobra, dziękuję wam bardzo za kolejny świetny Krakspot. Byliście dzisiaj świetni, powtórzę jeszcze raz to słowo. Dziękuję jeszcze raz naszym partnerom, Hostersom i iLoop Mobile. Dziękuję wam za uczestnictwo. Widzimy się na kolejnych eventach. Śledźcie nasz Facebook i www.krakspot.pl. Duże brawa dla nas, dla was i dla Lizarda. Dzięki.